To jest moje multiversum, a to jest moja fantazja. Zapraszam do odsłuchania. Na wstępie chciałbym wam wszystkim życzyć miłego dnia, szczęścia, radości i dużo miłości. Fantazja jest wszystkim, wszystko jest fantazją i wszystko jest w fantazji przez myśl twórczą, kreatywną, zawarte i stworzone i jest kreatywne i protwórcze. Fantazja jest wszystkim. No, dzień dobry. Z tej strony jestem ja, czyli Malczu. No i widzę, że nam się pomału rozkręca atmosfera wokół mojego audiologu, wokół mojej pogadanki, takiej audiologu fantazy mojego, wokół mojego multiversum. I chciałbym zapowiedzieć, że mam nadzieję, że to ładnie będzie hulało, że będzie odezwa. No bo już nawet ładnie to idzie. W ciągu jednego dnia ponad 20 wyświetleń, a poprzednie takie części gorzej tam było. No w każdym razie ja postaram się jakoś rozwinąć tą serię, żeby to była seria stała. I bardzo chciałbym zwrócić waszą uwagę. Jeśli możecie, wesprzyjcie, dajcie lajka. Pokażcie komuś, zasubskrybujcie albo chociaż po prostu napiszcie swoją opinię w komentarzyku. Będzie to bardzo mile widziane przeze mnie. A teraz, żeby rozruszać trochę atmosferę, czas na żarcik. Taki na poczekaniu wymyślony przeze mnie. Taki suchar totalny. Także uwaga, przed historią będzie żart. Były wstępy filozoficzne, moralne, kreatywne, teraz będzie żarcik. Także uwaga, słuchajcie. Szybki strzał taki. Co to jest? Młotek, młotek, bum. 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 Co to jest? Młotek, młotek, bum. No co to jest? No. Sędzia na dyskotece. Także no, także tak zabawowo, ustawowo i na czasie, żad na czasie, tak? Ojejciu, dobra. Dobra, to lecimy z tematem miłego słuchania, miłego seansu. Przedstawiam wam multiversum Wiedźmina, nowy początek. Teraz będzie właściwa taka, teraz będzie właściwy wstęp do do przygody fantastycznej w świecie Wiedźmina. Także yo! Lecimy z tematem. Witam w drugim odcinku Fantazja Malczu. Albo po prostu Malcza. Czyli po prostu Fantazja Malcza. Dzisiaj opowiem wam moją wizję senną, moją kolejną przygodę senną w świecie fantazji, także bez zbędnych pierdół. Znowu podłączyli mnie do Animusa i znowu i gadałem sobie normalnie z Ezio. I on mi mówi tak: Malczu, słuchaj, jesteś międzywymiarowym, astralnym, hybrydowym asasynem, wojownikiem astralnym, międzyświatowym, multiwersowym. Ogarniasz, synu? Ja mówię, ogarniam! Ogarniam! No, to synu, w moim świecie ogólnie nic za bardzo do roboty nie ma. Czasami poskakać se po dachach trzeba, wino pijemy, zleceń za bardzo też tam nie ma. Ogólnie powiedz mi, Malczu, gdzie, ja myślę, Malczu, że ty byś się nadawał do innego uniwersum, w którym też poznam cię z pewną wyjątkową dla ciebie osobą. Bo u mnie w Wenecji to ogólnie jest git, ale tam, gdzie chcecie przekazać i przetransferować astralnie, to będziesz miał fajnie, naprawdę, uwierz mi, czacha dymi. No, ale tato asasynie, tato asasynie. Tato Ezio, słucham cię, synu, mówi Ezio, tak normalnie. Słucham cię, synu. A
Ale kto to za uniwersum się pytam, nie? No tak się pytam, kurde, no bo wiecie, no, gdzie mam trafić, kurde? Jestem astralnym wojownikiem międzywymiarowym, multiwersowym. Jestem tym asasynem astralnym, astralnym warriorem, astralnym wojownikiem. Gdzie mam trafić, kurde? Co trzeba będzie ubić, kurde, się pytam. Synu, spokojnie, spokojnie. Ja ci wszystko pokażę. Zabiorę cię osobiście do tego multiversum, do tego uniwersum. To też jest magiczne, tam też są rycerze. Ale nawet ba, będzie lepiej dla ciebie, ponieważ jesteś magiem bitewnym. Magiem asasynem jesteś. Czyli takim astralnym warriorem, astralnym wojownikiem. Magicznym. Jesteś po prostu, synu, wielkim magiem ognia królewskiego. Czyli tam można cię siły wyższe cię nazywają, ochrzciły cię arcyserafinem. O Jezu, tato Ezio, co tata też mówi? No spokojnie, synu, spokojnie, jesteś synu astralnym wojownikiem międzywymiarowym. Zabiorę cię tam, gdzie będziesz ci bardzo dobrze. Czyli tato, gdzie? Gdzie? Do którego uniwersum? Pytam się. Nie? Pytam się. Gdzie mnie tata Ezio chce zabrać? Synu, spokojnie, zabiorę cię do uniwersum Wiedźmina. Turu. No i dobra. Tak sobie po prostu przeskakujemy między sekwencjami, między kolejnymi światami z tatą Ezio, nie? Między multiwersowo, międzywymiarowo i już natrafiliśmy na odpowiedni portal, na odpowiednią sekwencję, na świat wiedźmiński, tak? I teraz tata Ezio otwiera wraz z asasynami portal i ze swoimi mistykami. Oraz tam widzę, tam jacyś księża też sobie urzędują, piwko, wino piją i w ogóle i pomagają. Jacyś księża, biskupi, nawet papież jakiś, nie wiem skąd to. Nie mieszam, nie chcę, ja chciałem do niczego mieszać, kurde, religii, ale po prostu wiecie. Pytam się taty Ezio, tato, skąd tutaj tyle tych księży? Tyle tych tego wszystkiego. Spoko, synek, handlujemy razem winem. Spoko, synu. A, no to chyba, że winem. No, no to widzicie, przychody dodatkowe sobie robią. Ale w każdym razie, powiem ci, synu, tak. Razem z księżmi z mojego uniwersum oraz ze szlachtą uznaliśmy, że na stałe umieścimy cię w uniwersum twoje duchowe ja, czyli twoje ciało astralne, wojownicze, umieścimy w świecie Wiedźmina. Jeśli będzie coś innego, to będziemy zmieniać, to po prostu będziemy, jeśli będziesz potrzebował przeskoczyć do innej sekwencji, jeśli będziesz się ciekaw, to będziemy cię umieszczać sekwencyjnie w innej czasoprzestrzeni, w innej rzeczywistości podczas twojego snu. Ale na tą chwilę, jakby co, zawsze możemy wrócić bez problemu. Będziesz mógł skakać między sekwencjami, ile wlezie, między innymi też będziesz mógł zobaczyć sobie jakieś gwiezdne posiadłości, różne takie. No w każdym razie, synu, idziesz teraz do uniwersum Wiedźmina. Dobrze, tato Ezio, dobrze. A kto mnie tam odbierze? Czy do kogo trafimy? Przecież ja tam nikogo nie znam. Spoko, synek, spoko, znasz. Nie bój nic. Dobra, wchodzimy w portal. Jakby co, ja cię będę zabierał portalem, gdzie tylko zechcesz, do którego tylko zechcesz uniwersum. Ale na dobry początek uniwersum wiedźmińskie. Poznasz tam tamtejszego swojego ojca przewodnika,
swojego tatę wiedźmińskiego, czyli Geralta z Rivii. I mnie zamurowało. I kurde mnie zamurowało. Ło, panie, to żem ładną wizję miał. Ale dobra. To, synu, śpisz? Śpisz, jesteś? Mówi Ezio. Jestem, tato Ezio, jestem. Dobra, synek. To odpalamy koparę. Kurde, jego mul. Okej. Więc, synek, tak. Portal stoi. Wchodzimy. Działamy. Tak? No tak. No i tak weszliśmy w ten portal z tatą Ezio. Tata patrzy. Dobra, synek, idealnie się wstrzeliło. Tutaj zaraz będzie przejeżdżał. Zaraz poznasz swojego przewodnika po tym świecie, czyli swojego boskiego tatę. Swojego tatę astralnego, który jest też twoim prawdziwym ojcem, tylko z innego uniwersum. O Jezu, no to co, to ja już, ja, tato, Ezio, ja wymiękę po prostu, to jest mindfuck totalny. Dobrze, synu, dobrze, rozumiem. O, jest, czekaj, synu. Ej, Geralt! Siema, kto tak drze japę pi? O, widzę, goście przybyli, mówi Geralt z odległej sali, z odległego korytarza. Ezio, druhu, Ezio, jak tam u ciebie? A, wiesz, Geralt, po staremu, handel wymienny winem, procjozami, tymi krucyfiksami i tak dalej. Wodę święconą handluje, egzorcyzmowaną i z papieżem. Jest git. No to spoko, Ezio, to spoko. O, widzę, że przywiozłeś mi gościa niebanalnego. Samego malcza mistrza. Malczu, ty legendą u nas jesteś. Jezu, a mnie tak zamurowało. Patrzę, Geralt żywy, prawdziwy. I normalnie, jeszcze nie zna. Spoko, Geralt, syn się uczy multiwersowo, wieloświatowo, wdraża się. Geralt, przedstawię wam sobie. Nie musisz mnie nic przedstawiać, kurde, malczu, chodź tu do nas, woła mnie Geralt. No to idę. No to te gest. Geralt, powiedz prawdę malczowi, bo ja powiedziałem prawdę z mojego uniwersum, teraz ty musisz powiedzieć prawdę. No to dobra. Malczu, słuchaj, jesteś w moim uniwersum, musisz poznać prawdę. Sukces, czy porażka, czy sukces, a w szczególności sukces i to, co najszlachetniejsze i najdobrzejsze, co wyjątkowe i oryginalne, ma wielu ojców. W tym uniwersum jesteś moim pierworodnym. Poprzez magiczne stworzenie jesteś magicznym dzieckiem, jesteś astralnym asasynem, jesteś astralnym magiem bitewnym, jesteś malczem, mistrzem. Jesteś po prostu malczu. Dobrze, malczu? Dobrze, tato Geralcie. Dobrze. No to dobrze, synu. Klapnij se, odpocznij se. Jutro coś sobie podziałamy. Także odpoczywaj. Ciąg dalszy nastąpi.